Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w trzecim typowaniu weekendowym w tym sezonie na moim kanale. Jeżeli ktoś chciałby zerknąć na poprzednie wyniki, czyli wyniki sprzed tygodnia i sprzed dwóch tygodni, możecie sobie obejrzeć filmy z typowania weekendowego numer 1 i numer 2. Tutaj macie małe zestawienie moich typów. Oczywiście biorę tutaj pod uwagę tylko moje typy z typowania weekendowego. Pomijam typy podsyłane przez ekipę Zawód Typer, bo jeżeli ktoś choć troszkę dłużej obserwuje mój kanał, to wie, że moje typy właśnie wchodzą tylko na typowanie weekendowe i tylko te typy biorę pod uwagę. Także jeżeli kogoś interesuje tematyka bukmacherska, content znajdujący się na tym kanale, serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału. Kliknijcie ten magiczny czerwony guziczek, dzwoneczek, żeby mieć powiadomienie o każdym nowym filmie. No a my powolutku przechodzimy do pierwszego spotkania z trzeciego typowania weekendowego w tym sezonie. Serdecznie zapraszam. No i zaczniemy sobie od spotkania, które odbywa się już w piątek o godzinie 20:30. Jest to piąta kolejka polskiej Lotto Ekstraklasy. Mecz pomiędzy Legią Warszawa a Piastem Gliwice. Tak jak wszyscy doskonale wiemy, że Legia nie ma dobrego początku tego sezonu. Odpadli z Ligi Mistrzów za Staną, tabeli zajmują 10 miejsce, dopiero 4 punkciki w 4 meczach, ale wydaje mi się, że to jest ten moment na przełamanie. Ostatni mecz wygrany w Pucharze Polski 4-1 z Wisłą Puławy. Oczywiście nie był to zbyt wymagający przeciwnik, ale Legia zagrała dobre spotkanie i wydaje mi się, że to jest dobry moment na przełamanie się w lidze. Jeżeli chodzi o Piasta, to zajmuje aktualnie ostatnie miejsce w tabeli. W 4 spotkaniach gromadził 2 punkciki, strzelił 4 bramki, stracił 9. Dla porównania Legia strzeliła 4 bramki, straciła 5, więc no nieco więcej bramek stracił ten Piast. Wydaje mi się, że na wyjeździe w Warszawie nie będzie miał nic tutaj do powiedzenia. Moim zdaniem Legia w tym momencie się przełamuje. To jest piąta kolejka. W końcu zagra dobry mecz ligowy. No i może nawet wejdą na taką zwycięską ścieżkę. Także wydaje mi się, że tutaj Legia jest mocnym faworytem w tym spotkaniu. Nie ma jakichś dużych osłabień personalnych. Także wszystko wskazuje tutaj na zwycięstwo Legii Warszawa. I ja wam proponuję zwycięstwo Legii i co najmniej 2 bramki w meczu. Kursik nie jest zbyt zadowalający, jeżeli ktoś gra single na polskich bukmacherach. Jeżeli miałby to być single na jakimś zagranicznym bukmacherze, jeżeli ktoś siedzi za granicą, to 1,70 całkiem do wzięcia. Wydaje mi się, że typ jest dobry. Legia tu jest mocnym faworytem. Wydaje mi się, że w końcu przełamie się strzelectwo też. Przecież wiadomo, że ma kto strzelać te bramki w Legii, także myślę, że 2 bramki tu spokojnie wpadną. No i że Legia wygra to spotkanie bez większego problemu. Kurs na to zdarzenie 1,70. Także zobaczymy. Jest to pierwsza propozycja w trzecim typowaniu weekendowym. Mecz rozpoczyna się w piątek o godzinie 20:30. Legia Warszawa, Piast Gliwice. Zwycięstwo Legii i co najmniej 2 bramki w meczu. Kurs 1,70. Moja druga propozycja to spotkanie z Premier League. Wiadomo, zaczynają się rozgrywki Premier League, to i musi być jakaś propozycja właśnie z tej ligi. Pierwsza kolejka, wiele może się dziać, mogą być cuda, ale mam tutaj dla was propozycję z meczu Watfordu, który podejmuje na własnym boisku w sobotę o godzinie 13:30 Liverpool. No i zdecydowanie kieruję się tutaj w stronę Liverpoolu. Dlaczego? Fantastycznie rozegrany okres przygotowawczy. Jak widzicie, mecz wygrany 2-0 z Crystal Palace. W finale Premier League Asia Trophy wygrana 2-1 z Leicester. Później były mecze z Hertą, wygrana 3-0. Mecz z Bayernem wygrany 3-0, rozgrywany w ramach Audi Cup. No i tutaj w finale jeszcze Liverpool poległ z Atletico Madryt po rzutach karnych. Gracze Atletico bezbłędnie wykonywali jedenastki. W regulaminowym czasie gry było 1-1. Także na pewno wrażenie tutaj robi zwycięstwo nad Bayernem na ich własnym terenie 3-0. No i jak widzicie, było jeszcze spotkanie z Athletic Bilbao wygrane 3-1. Także naprawdę jestem pod wrażeniem gry Liverpoolu. Jeżeli chodzi o okres przygotowawczy, jeżeli spojrzymy na Watford, to przegrali oni z Wimbledonem 3-2. Wygrali 1-0 z Pilsnem. Wygrali 1-0 z Eibarem i 2 zremisowane spotkania 0-0 z Aston Villą i z Realem Sociedad. Patrząc na ten okres przygotowawczy Liverpoolu, nasuwa się jedna myśl. Mocny faworyt w tym meczu. No i wydaje mi się, że mogą postrzelać brameczki. Może tu wpaść kilka bramek. No i moja propozycja na to spotkanie to jest właśnie podobny typ jak w pierwszym meczu Legii. Zwycięstwo Liverpoolu i co najmniej 2 bramki. Tutaj na to zdarzenie mamy kurs 1,84. No i tak właśnie porównując oba te okresy przygotowawcze obu drużyn, no Watford prawie w ogóle nie strzela bramek. Strzelił 2 bramki, po jednej bramce z Eibarem i z Pilsnem. Zremisował 2 ostatnie spotkania 0-0. Natomiast Liverpool nawet z tymi mocnymi przeciwnikami ładuje bramek i wydaje mi się, że mogą naprawdę dobrze wejść w ten sezon po takim okresie przygotowawczym, ale trzeba to udowodnić oczywiście w pierwszej kolejce Premier League właśnie z Watfordem i to jest moja druga propozycja. Zwycięstwo Liverpoolu i co najmniej 2 bramki w meczu z Watfordem. Kurs 1,84. Mecz rozpoczyna się w sobotę o godzinie 13:30. Zapraszam do trzeciej propozycji. No i trzecia i zarazem ostatnia propozycja
trzecim typowaniu weekendowym na moim kanale w tym sezonie to spotkanie Górnika Zabrze, które o godzinie 15:30 w niedzielę na własnym boisku podejmuje Arkę Gdynia. No i mamy święto, bo pierwszy raz chyba w typowaniu weekendowym zdarzyło się, żebym dawał dwie propozycje z naszej polskiej Lotto Ekstraklasy. No ale zobaczymy, może nie będzie tragedii. Wydaje mi się, że oba typy są naprawdę warte uwagi. No i tutaj idę oczywiście w stronę Górnika Zabrze. Górnika, który jako Beniaminek moim zdaniem świetnie wszedł w sezon. 4 kolejki, 7 punktów, 8 strzelonych bramek, 6 straconych, 2 zwycięstwa, 1 remis, 1 porażka. Naprzeciwko w niedzielę mają Arkę, która w 4 spotkaniach zgromadziła 6 punktów, strzeliła tylko 3 bramki, straciła 1. No i tak jak mówiłem, Górnik moim zdaniem fantastycznie wszedł jak na Beniaminka w ten sezon. Arka natomiast po odpadnięciu z Ligi Europy, po 2 strasznie ciężkich meczach z Midtjylland, no w lidze trzeba powiedzieć, że nie zachwyca. 3 remisy z rzędu, 0-0 z Sandecją na wyjeździe, u siebie 1-1 z Wisłą Płock, no i u siebie 0-0 z Koroną Kielce. Nie są to jakieś zadowalające wyniki. Wydaje mi się, że Górnik Zabrze, z tego co pokazuje, jest na własnym boisku o wiele bardziej ofensywną i skuteczną drużyną niż Arka Gdynia na wyjazdach. Także wydaje mi się, że kurs 2-0 na zwycięstwo Górnika w tym meczu jest naprawdę warty przemyślenia. Nie widzę tutaj wielu przeciwwskazań, żeby Górnik wygrał ten mecz. Angulo, który ma aktualnie na koncie 7 bramek i prowadzi w klasyfikacji strzelców, może znowu pokusić się o jakąś brameczkę i przy okazji podwyższy sobie te swoje statystyki indywidualne, a przy tym też pomoże Górnikowi wygrać to spotkanie. Także trzecia moja propozycja to zdecydowanie zwycięstwo Górnika Zabrze po kursie 2-0. Spotkanie z Arką Gdynia rozpoczyna się w niedzielę o godzinie 15:30 i tak jak mówię, jest to moja trzecia propozycja w tym typowaniu weekendowym. No i tak jak widzicie, kursy na te zdarzenia nie są najgorsze, także jeżeli ktoś nie ma konta w Fortunie, a chciałby zacząć tam grać, serdecznie zapraszam do rejestracji. Link macie w opisie na dole filmu. Całkiem fajne bonusy na start. No i tak jak wspomniałem, kursy też nie najgorsze, jak sami widzicie. Oczywiście zapraszam do bukmacherskiej burzy mózgów pod tym filmem. Napiszcie, co sądzicie o tych propozycjach. Oczywiście też nie stawiajcie chaty na to, bo ze względu na to, że tydzień temu 3 single weszły i to całkiem spokojnie, to w tym tygodniu może być zupełnie inaczej, może nie wejść żaden. Moim zdaniem typy na pewno warte przemyślenia. Napiszcie mi, co o tym sądzicie. Napiszcie mi swoje typy na zbliżający się weekend. Bardzo chętnie je przeczytam, bardzo chętnie odpiszę na wszelkie opinie. No i zapraszam przy okazji do subskrypcji kanału Obstawiamy. Zapraszam też do mojej grupy dyskusyjnej, otwartej grupy dyskusyjnej. Prawie 5000 członków typy bukmacherskie Obstawiamy. Link jest w opisie filmu na dole. Oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć 2 poprzednie typowania weekendowe w tym sezonie, to zapraszam do kliknięcia tutaj w odnośnik. Od razu Was przekieruję do danego filmu. No i trzymam kciuki za zbliżające się kupony. Wygrajcie jak najwięcej. Przybijam ogromną bukmacherską piąteczkę. Trzymajcie się. Na razie.